W roku 2000 przeżywaliśmy przepiękne wydarzenie, mianowicie powrót Szymona Piotra do Galilei. Wtedy papież, Jan Paweł II wtedy, wrócił do Ziemi Świętej, podjął pielgrzymkę i po raz pierwszy od wielu stuleci papież, czyli następca Szymona Piotra, stanął nad jeziorem Galilejskim i także wspiął się na górę błogosławieństw. I wtedy tam Ojciec Święty umówił się z młodzieżą całego świata na spotkanie, na wspólną modlitwę, wspólne wsłuchiwanie się w głos Chrystusa w Kazanie na Górze. I wtedy właśnie też wybrałem się razem z autokarem młodych ludzi z Polski na tę pielgrzymkę. Byliśmy w Jerozolimie, dojechaliśmy do Jerozolimy wieczorem. Jeruzalem jest w ogóle pięknym miastem, to jest miasto Boga, ale najpiękniejsze jest o zachodzie słońca, kiedy się na niego spogląda z góry Oliwnej. Nie jest dziwnego, że Jezus kochał wieczory spędzane na górze Oliwnej, wtedy widział oblubienicę Boga, Jeruzalem, widział świątynię Boga i wtedy modlił się, wtedy czasami nad miastem Boga płakał, nad jego mieszkańcami, w przyszłości także nad nami. I postanowiliśmy właśnie sobie zejść z góry oliwnej, obserwując piękny Jeruzalem, aż na dół. I przechodziło się taką drogą w dół, wstępującą, mając po lewej stronie ogromny kirkut, czyli cmentarz żydowski. Cmentarz żydowski jest trochę inny od naszych cmentarzy, dlatego że grobowce nie są dekorowane ani światełkami, ani kwiatami, tylko ludzie składają kamienie. Na grobowcach, i jako, że to jest góra oliwna, to jest skarpa, więc te grobowce są bardzo nierówno budowane. Pomiędzy nimi czasami jest głęboka przestrzeń, rów, potem one same są też właśnie, tworzą taką strukturę niebezpiecznej nierówności. Bardzo trudno się tam przemieszczać między tymi grobami. Przechodziliśmy oglądając ten, ten cmentarz żydowski i był z nami Jeden chłopak z Kazachstanu, Wladimir, który no, miał pasję robienia fotografii. Miał super, można było powiedzieć, taki wypasiony aparat fotograficzny. No i wchodził ciągle w różne zakamarki, żeby robić swoje zdjęcia. Wróciliśmy, zapadł zmierzch, już wróciliśmy do autokaru. No, czuję się odpowiedzialny za tę grupę, więc e, liczymy się. Brakuje jednej osoby. Kogo nie ma? No nie ma Wladimira. Gdzie on się podział? E, wróciłem z powrotem, żeby go szukać, wołając. Wladimir, gdzie jesteś? Wołając, jego imię, gdzie jesteś? Ciemno jest wokół. Wracam tą ścieżką w górę. Ten potężny cmentarz. No nie ma go na ścieżce, nie ma go między domami, zaczynają mi już krążyć myśli po głowie: Boże, może on z tym aparatem wszedł gdzieś między te grobowce, może ktoś się pokusił o ten aparat, może on dostał w głowę kamienie, może on gdzieś leży z rozbitą głową, może on gdzieś się zapuścił między te grobowce, może wpadł w jakąś dziurę, może on tam leży półmartwy, może on potrzebuje pomocy. Chodziłem między tymi grobami po ciemku i wołałem, i wtedy sobie zdałem sprawę, że ja nie jestem w stanie go odnaleźć, że być może on gdzieś jest tam wśród tych umarłych i ja go już nie znajdę. I wtedy stanął przede mną obraz Chrystusa, który idzie szukać swojej owcy zagubionej, swoje, swoje dzieci. Wie, gdzie nas znaleźć. Wie, że zeszliśmy do krainy ciemności, że jesteśmy wśród umarłych. Niekoniecznie musi człowiek być trupem, żeby być umarłym. Święty Jan na przykład mówił, kto nie kocha, trwa w śmierci. Jeśli nie kochasz, jesteś y, żywym trupem. To mówi Słowo Boga. Chrystus, żeby nas odnaleźć tam, gdzie jesteśmy, potrzebował nie tylko przyjść na ziemię, ale potrzebował zejść do krainy mroku, ciemności, zejść w śmierć. My odmawiamy także w kredo, że Chrystus wstąpił do piekieł. O jakie piekło chodzi? Przecież to nie chodzi o to, że Bóg, Ojciec, wysłał swojego Syna do diabła. Nie, tu chodzi o pewien plan miłości. Jezus, żeby nas znaleźć, idzie, wstępuje do piekła. Dlaczego? Bo tam trafia życie człowieka bez sensu. Bo Jezus przychodzi wziąć na siebie ten rodzaj piekła, który my przeżywamy w sobie. Egzystencjaliści XX wieku mówili: Samotność to piekło. Inni mówili: Nienawiść to piekło. Rozwód to piekło. Aborcja to piekło. Nie móc się pogodzić z kimś drugim. Nienawiść to piekło. Zachłanność to piekło. Wojna to piekło. Jezus musi zejść do piekła, do otchłani, żeby nas tam odnaleźć, żeby stamtąd nas wydobyć, wskrzesić do życia. Wtedy stanął przede mną obraz Chrystusa, który nie wystarczy, że nas zawoła, bo my nie mamy żadnej siły. Podźwignąć nie jesteśmy, martwi, ale musi pójść po nas za cenę zejścia aż na dno śmierci. Piękna jest Ewangelia, którą kiedyś przytoczył Jezus Chrystus, wyjaśniając, dlaczego idzie do grzeszników, dlaczego siada z celnikami, złodziejami, prostytutkami, dlaczego w pierwszym rzędzie do nich kieruje dobrą nowinę, dlaczego próbuje ich pociągnąć za sobą, pozyskać. Próbuje wyjaśnić to, co w innym miejscu uzasadniał, mówiąc, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać sprawiedliwych, pobożnych, świętych, ale przyszedłem pogrzeszników. I dlatego opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym, o młodym człowieku, który bierze swoje od ojca, tak zwane dziedzictwo, to, co mu się należy, domaga się wcześniej sprawiedliwego podziału. Zabiera to wszystko ze sobą i jedzie żyć. Jedzie, jedzie w świat. I nawet sobie nie zdaje, kiedy i jakim sposobem wszystko marnuje, wszystko traci. I zaczyna jego życie zaczyna się jednym wielkim wstępowaniem w dół. Jedną wielką katastrofą. Oczywiście nie tak miało być. Nie tam szukał szczęścia. No ale postawił na złą kartę, postawił na złego konia. Poszedł za zachłannością swojego serca, za chciwością, za szukaniem szczęścia po ludzku. I nagle wszystko traci. I nagle znajduje się zmuszony do wypasania cudzych świń. Trafia między wieprze. Jego życie cuchnie jak obora. I co? I jest głodny. I nawet nie może się nasycić nawet tym, co spożywają wieprze. Katastrofa. I co się dzieje? Tam w tym momencie zaczyna w nim pojawiać się myśl, która okaże się podaną ręką, zbawienną. Ja tu jestem głodny, ja tu jestem sponiewierany, ja tu jestem nikim, a w domu mojego ojca wszyscy mają wszystkiego pod dostatkiem. On sobie zdaje sprawę, co stracił. I w tym momencie postanawia, wrócę. Pojawia się skrucha w jego sercu. Upokorzę się, powiem do mojego ojca, skrzeszłem przeciw Bogu, skrzeszłem przeciwko Tobie, jestem tego świadomy, zdaję sobie sprawę i wraca. A tu okazuje się zaskoczenie, dlatego że jeszcze nie doszedł do swojej krainy, jeszcze nie doszedł do swojego domu, a tu nagle po drodze widzi, że wychodzi mu naprzeciw ojciec. Przygotował sobie swoje przemówienie. Przygotował sobie swoją formułkę yy, skruchy. Ojciec nawet tego nie słucha. Tylko bierze go w ramiona, przygarnia, przytula, prowadzi do domu, każe mu dać nowe szaty, pierścień na ręce, y, 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 przygotować ucztę. Radujmy się, bo on był umarły, a teraz żyje. Ta przypowieść odsłania czym jest Boże Miłosierdzie. Miłosierdzie to jest przesłanie dla tego pokolenia. Miłosierdzie to jest fragment Ewangelii, który został nam przypomniany przez siostrę Faustynę Kowalską. Miłosierdzie to jest coś, co trafia do przekonania wielu ludzi na całym świecie. Dzienniczek siostry Faustyny to jest przykład polskiej literatury, która znalazła najwięcej wydań i tłumaczy na najwięcej języków świata. Przebiła i Sienkiewicza i Lema razem wziętych. Miłosierdzie, co to jest? To znaczy, że Bóg nie jest obojętny na to, czy jest tobie dobrze, czy jest z tobą źle. Bogu nie jest wszystko jedno, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś ponury i przygnębiony. Czy jesteś na drodze do życia, czy czujesz się zbawiony, czy jesteś przygnieciony poczuciem winy i grzechami, swoimi bądź cudzymi. Właściwie, gdyby. Ojciec nie wyszedł po niego. To syn marnotrawny nigdy by nie wrócił do domu. Ten młody człowiek spotkał ojca, który wyszedł mu naprzeciw w momencie, kiedy ten już wracał. Ale możemy się domyśleć, że ojciec, czyli prawdziwy Bóg, wyszedł do niego aż do tego miejsca, gdzie ten był sponiewierany i upokorzony swoim własnym życiem. To właśnie ojciec go wtedy podźwignął. I ojciec mu wtedy dodał impulsu odwagi. Natchnął Go myślą Wracaj. Tam w domu mojego ojca, ludzie są bezpieczni, zdrowi i najedzeni. A ty gdzie się znajdujesz? To jest ta potężna siła, która tkwi w miłości Boga, w Bożym miłosierdziu. To jest łaska. Święty Paweł w pewnym momencie powie, byliśmy umarli. Na skutek naszych grzechów, naszych występków, i niezdolni do czynienia niczego dobrego. Ale Bóg wskrzesił nas z martwych w swoim miłosierdziu i pozwolił nam nie tylko doświadczyć życia w Chrystusie ukrzyżowanym i z stałym, ale nawet uzdolnił nas do uczynków, których byśmy nigdy nie wykonali o własnych siłach. To są uczynki, e, owoc Bożego miłosierdzia. Owoc zmartwychwstania. To jest życie odbudowane. To jest życie, które nabiera sensu. Starszy brat tamtego syna marnotrawnego był bardzo niezadowolony, że ojciec wyprawił ucztę, wielkie przyjęcie i cieszy się powrotem jego młodszego brata. Przecież ten człowiek wszystko sprzeniewierzył. Przecież ten człowiek wszystko zmarnował. Ten twój syn. Nawet nie jest w stanie się przyznać do faktu, że to chodzi o jego brata. I wtedy co? Ojciec, który jest Bogiem, znowu wychodzi. Znowu jest tym, który wychodzi w stronę człowieka. Tym razem człowieka, który jest przekonany, że jego życie jest OK, że on niczego złego w życiu nie uczynił. No ale co z tego, że niczego nie uczyniłeś złego w życiu? Co z tego, że ci sumienie niczego nie wyrzuca? Skoro nie masz w sobie żadnej radości, żadnej wdzięczności, skoro nie masz w sobie żadnego święta, jesteś wypełniony tylko smutkiem i pretensją, jesteś kwaśny i żałosny. Nawet w takiej sytuacji Bóg nie zostaje obojętny, ale wychodzi naprzeciw, żeby nas wyrwać z faryzeizmu, żeby nas wyrwać z naszych osądów, z naszego poczucia wyższości żeby nas znowu przyprowadzić do siebie i dać możliwość zaczerpnięcia powietrza, oddychania miłosierdziem z martwych Chrystusa.